Okej. A czy możecie mi powiedzieć coś na temat tych nowszych tarpanów? Możemy, jeżeli byśmy mieli nowsze tarpany. Trzeba sobie po prostu jedno tak jakby uświadomić, że tarpan to jest ostatnie auto produkowane w Poznaniu. Jest to auto rolnicze z drewnianą podłogą, tak? Które diametralnie różni się od tego, co tutaj widzimy. Czyli jak powiedziałem, mamy tarpana Honkera, który jakoś po prostu dzieli tą nazwę z autem, które nie jest do niego podobne i nie jest tarpanem. Więc po prostu nazwa tego auta to jest tarpan Honker. A tu już mamy samego Honkera, bez tego tarpan. Tarpana już nie ma. Tutaj właśnie mamy Honkera 2000, czyli to jest najdłużej produkowane auto w Polsce. Do 2018 roku te auta jeszcze wychodziły z fabryki. Co prawda w śladowych ilościach, ale wychodziły. A czy możecie mi coś więcej powiedzieć na temat tego Honkera? Ten Honker tak naprawdę różni się od tarpana Honkera wieloma częściami mechanicznymi. Z zewnątrz są bardzo podobne, aczkolwiek już widać zmiany. Zacznijmy od przodu, gdzie mamy inną atrapę. Już nie ma tego napisu tarpan, nie ma znaczku FSR. Tarpana Honkera od Honkera można przede wszystkim po tym przodzie rozróżnić. Z boku jest ten hardtop, o którym tutaj kolega powiedział, że jest cały niedzielony. Tamte poznańskie miały dzielone. Silnik też jest inny. Mamy tutaj typowy polski silnik Andoria 4CTI90. Tak jak teraz nawet zauważyliśmy, tę maskę podnosiliśmy i musieliśmy ją podnieść do samej góry. Można ją było oprzeć na szybie, a tutaj są już siłowniki. Taki mały bajer w Honkerze. Hamulce tarczowe i wspomaganie w standardzie. Silnik andrychowski. Ten akurat jest z interkulerem. To też jest taki już, bo to jest tak naprawdę jeden z ostatnich Honkerów 2000. To tak, już najmocniejsza jednostka silnikowa, jeżeli chodzi o praktycznie całkowitą produkcję Honkerów 2000, no bo później już były ADCR-y. Tak jest. Ale to są po prostu auta tak rzadko spotykane, że warto o tym wspomnieć, ale nie należy się nastawiać i nie. Oczywiście, że można szukać jak najlepszego Honkera, nie ma problemu. Ale trzeba się liczyć z tym, że po prostu takiego nie znajdzie. Tak naprawdę ten egzemplarz, który tutaj stoi, to jest auto z 2006. To jest taki najbardziej pożądany egzemplarz. Właśnie z tym już mocniejszym silnikiem. To już jest na pompie wtryskowej Boscha. Mamy tutaj 102 konie. Może to tam zachwytów w dzisiejszych czasach nie budzi. Ale już jest to jednostka, która naprawdę pozwala dość przyjemnie poruszać się tym Honkerem. Tak jak tutaj Robert powiedział, już mamy intercooler, który jednak poprawia to doładowanie, bo pierwsze Honkery wychodziły bez, były troszeczkę słabsze, także... Czy ja dobrze tutaj zrozumiałem, że te silniki wychodziły też z mniejszą ilością koni? Tak. Tak, były to właśnie jednostki 90-konne. Można je spotkać w dwóch ukompletowaniach, czyli właśnie bez tego, bez interkulera, tak? Na systemie Boscha albo na systemie Motorpalu. I właśnie te 102-konne, czyli taka wisienka na torcie po prostu w świecie honkerowym, gdzie to już jest ogólnie uznawany jako jedna z najlepszych jednostek, jakie możemy znaleźć w Honkerach 2000. A w jaki sposób możemy poznać, że mamy do czynienia z tym 102-konnym silnikiem? Jest taki myk, jeżeli nie posiadamy do niego papierów, to jest numerek, który jest zaraz za tym siłownikiem gaszenia. I ten numerek ma... I to jest numer seryjny, rozumiem, czyli numer jakiejś części, tak? Tak, numer części i właśnie ta mocniejsza pompa od tej słabszej pompy
różni się w zasadzie, wizualnie, jeżeli podejść do tego wizualnie, nie różni się niczym. Na tym numerze ostatnie 0 i po tym możemy poznać, że to jest jednostka 90-konna. Jeżeli jest 5, to znaczy, że jest to jednostka 102-konna, z czym, że jest jeden problem. Jeżeli ktoś kiedykolwiek robił tą pompę, wyciągał i dawał do jakiejkolwiek regeneracji, jest szansa, że nie ma w ogóle numerów na pompie. Są po prostu starte po piaskowaniach, po jakichś czyszczeniach i takich innych rzeczach. Powiedz mi, jakie jeszcze są różnice w tych autach? Poza tym silnikiem i przednią atrapą. Auto różni się wnętrzem, przede wszystkim deską rozdzielczą. Widziałeś, jak wygląda Tarpan Honker, a zobacz, jak wygląda Honker 2000. Tutaj jest całkiem przyjemny samochód w środku. Inaczej wykończony. Jest inna deska rozdzielcza. Ta deska też jest od Poloneza, tylko tego nowszego. Bardziej zbliżona do Lublina. Wyposażenie tyłu to jest praktycznie to samo, co w Tarpanie Honkerze. I teraz możemy też zobaczyć ten system, ten patent składania ławeczek. W bardzo prosty sposób. Rozkładały się ławki. Proszę. Jedna. Druga. Te z przodu tak samo się rozkłada i powstaje praktyczne miejsce do spania. Tutaj są te stópki. Tutaj właśnie wchodziły, były dopasowane nosze, że można było wywieźć tutaj dwóch rannych na noszach z pola walki. To było tak, tak to było skonstruowane, taki patent dla wojsk. Także wnętrze Honkera 2000, jeśli chodzi o tył, praktycznie jest takie same jak Tarpana Honkera. Warto też wspomnieć, że jeżeli byś się interesował takim Honkerem, to też na ogół nie można kupić nowego. Po remoncie jest ciężko kupić, bo ludzie po prostu nie sprzedają takich aut, że te auta też są bardzo wyeksploatowane. Przede wszystkim były takie auto można sobie zakupić, jakieś poenergetyczne. Czyli on nie jest z Agencji Mienia Wojskowego? Nie. To jest auto, które po prostu właściciel sobie całkowicie odremontował, tak jak tamtego Tarpana Honkera. Śrubka po śrubce, przewód po przewodzie, wszystko co tutaj widzisz było ruszane, było na nowo poskręcane, złożone i tylko dlatego ten Honker jest w tak wspaniałej kondycji. I tak o, na ogół, jeżeli byś był zainteresowany takim modelem, jeżeli by się trafił taki model, większość Honkerów ma cechy wspólne, jeżeli chodzi o ich korozję, co je boli, gdzie popatrzeć, czyli jak zwykle. Patrzymy sobie na progi, wsadzamy sobie rączkę albo śrubokręt, jeżeli po prostu jest miękko, to znaczy, że progi były kiedyś, ale już ich nie ma. Ramy na ogół są w bardzo dobrych kondycjach, jeżeli chodzi o Honkery 2000. Na co trzeba się bardzo przypatrzeć, to są te oto poduszki na wozie, które bardzo, bardzo lubią się zużywać i wtedy buda dosłownie siedzi na samej ramie, wybija nam dosłownie dziury w nadwoziu. Jeżeli już się na to patrzy, to trzeba patrzeć, czy tutaj na tym łączeniu nie ma kreski. To znaczy, że gniazdo już zostało tak wybite, że cały uchwyt się zdeformował i pękł. I to jest taka wada techniczna tego samochodu. Rzadko kiedy to się spotyka, ale trzeba być świadomym, że takie rzeczy się dzieją. Czego tutaj nie zobaczymy, bo to już jest wersja nie do końca w takiej specyfikacji wojskowej, bo specyfikacje wojskowe zazwyczaj mają tutaj schowki, czyli jeżeli byśmy sobie otworzyli te schowki, w środku jest po prostu, zaraz pewnie pokażemy na jakimś innym Honkerze, że jak mamy te schowki, tam jest taka gumowa uszczelka, tam też bardzo, bardzo zbiera się wilgoć i to jest wspólne dla Honkera, Tarpana Honkera, jakiegokolwiek Honkera byśmy sobie po prostu nie chcieli kupić. Trzeba zobaczyć, czy ranty nie zostały zjedzone, bo one to po prostu lubi rdzewieć, to jest taki element, który tak jakby odstaje troszeczkę od tego auta.
i trzeba być świadomym, że po prostu takie rzeczy się dzieją. Oczywiście nadkola, przede wszystkim podstawa akumulatora, tak, podnieść ten akumulator, zobaczyć co jest pod spodem, postukać troszeczkę śrubokrętem. Jeżeli śrubokręt przejdzie, no to znaczy, że po prostu po blachach została już tylko historia, tak? I też warto wspomnieć, że są też jeszcze inne honkery, akurat nie mamy tutaj takiego z powodu po prostu pandemii, która w tym roku nas spotkała. Nie jesteśmy w stanie pokazać każdego typu, chociaż mamy do nich dostęp, ale akurat nie dzisiaj. I omawiamy takie cechy wspólne tych aut, gdzie można w każdym honkerze czy tarpanie honkerze podejść i zobaczyć, czy akurat tam jest korozja. No dobrze, no to już wiem, że trzeba zwrócić uwagę na korozję w tych autach, ale na co mam zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o mechanikę? Na pewno musisz przejrzeć i zobaczyć, jak pracuje układ trzęsienia napędu. Wziąć to auto gdzieś w teren, w piasek kopny, przejechać się nim, zapiąć blokadę mechanizmu różnicowego i zobaczyć. Najlepiej pokazać, nie? I zobaczyć, czy nie wyskakuje. Zobacz, wsiąść, to ci pokażę. Cechą charakterystyczną honkera 2000, prawie każdego honkera 2000, bo jeszcze do tego dojdziemy, właśnie są te dwie dźwignie reduktora. Spotkałem się już z taką opinią, szczególnie u kierowców wojskowych, bo to oni jak najwięcej jeżdżą, nie chcę ich obrażać, ale jak najwięcej jeżdżą tymi honkerami, że to auto ma dołączany przedni napęd. Mamy tutaj dwie dźwignie. Pierwsza dźwignia to jest dźwignia reduktora, czyli załączanie reduktora. Mamy tutaj, nawet w tym aucie jest jeszcze naklejka. Pierwsze przełożenie to jest szosa, drugie to jest zero. Czasami te auto miały przystawki odbioru mocy i na tej przystawce był agregat podpięty do ładowania radiostacji, więc w tym położeniu można było go napędzać i auto stało przez skrzynię biegów. Oczywiście był moment przenoszony. I tutaj mamy przełożenie terenowe. Zwolniliśmy w tym wypadku przełożenie o 50%. A to jest druga dźwignia. Jest to blokada mechanizmu różnicowego reduktora. Bardzo ważny temat. Te dźwignie muszą działać, muszą chodzić. Musi się zapalić kontrolka po załączeniu, bo w tym wypadku jest tutaj takie położenie L. Tutaj się nie zblokowało, musielibyśmy ruszyć. Ale to jest nie. Ale widzę, że taki tutaj, jak jest tak, tutaj narysowane, tak? Tak jest. Takie to jest właśnie. Warto wspomnieć, że tutaj tak jakby reduktor nie jest synchronizowany, czyli najlepiej przełącza się te wszystkie rzeczy, jeżeli auto się powolutku rusza i wtedy to wszystko wskakuje w swoje miejsce. Dokładnie. Ciekawostką jeszcze w tym aucie też jest blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. Tu mamy taki włącznik tej blokady. Też spotkałem się z taką opinią, że te blokady mogą się załączyć podczas jazdy. Jeżeli nikt tutaj nie modyfikował instalacji elektrycznej, to w takim pojeździe ta blokada się nie załączy, ponieważ jak już wspomniałem, jest to elektryczny włącznik i on dopiero dostaje sygnał, kiedy zablokowany jest mechanizm różnicowy w reduktorze. Wtedy dopiero można ten klawisz przełączyć. A spotkałem się już w takich autach wojskowych, gdzie te klawisze były wymontowywane, ponieważ właśnie skądś ktoś rozpuścił taką informację, że ta blokada może się załączyć podczas jazdy. I czy to jest, rozumiem, że to jest, mamy tutaj w tym honkerze konkretnym, zrozumiałem, mamy dwie blokady, tak? Tak. To jest blokada międzyosiowa. Tak jest. A to jest blokada mostu, tak? Tylnego mostu. Czy wszystkie honkery wyposażone są w blokady mostów? Nie wszystkie honkery. Honkery 2000 robione dla wojska po roku 2001 praktycznie wszystkie. Wcześniej te honkery 2-3, 2-4 prawie żaden nie miał blokady tylnego mostu. Więc jeśli mamy blokadę tylnego mostu, to albo klient sobie życzył, nie wiem, jakiś zakład energetyczny lub jakaś gazownia, albo jest auto wojskowe. I z tego co widzę, jest to sterowane przyciskiem, czyli mamy tutaj do czynienia, to sterowanie odbywa się, nie wiem, za pomocą, nie wiem, siłownika. Siłownika elektrycznego. Ten siłownik elektryczny zamontowany jest na tylnym moście, aczkolwiek jest to auto terenowe, jeździ, potrafi brodzić, jeździ w kałużach i ten siłownik elektryczny czasami nieużywany potrafi się zastać, no i ta blokada w większości tych aut nie działa.
My w swojej grupie przerabiamy sobie to na blokadę sterowaną albo hydraulicznie, albo mechanicznie, ale to jest taki inny temat, można to zobaczyć na naszej stronie. Chciał Ci jeszcze pokazać te sławne klamki od Malucha, które wyobraź sobie, jakie to musi być dobry produkt, że one były nie tylko w Maluchu montowane, jak również w Konkerze, w Starach, w Starze 200. I zobacz, ta klamka przez 40 lat jest niezawodna. Jak wygląda, działa, jest prosta, a każdy się śmieje, że Honker ma klamki od Malucha. A właśnie kupując takiego Honkera 2000, jeżeli uda się nam go dostać, bo w Agencji Mienia Wojskowego szczątkowe ilości, tak, jeden na rok, może dwa, w opłakanym stanie, powypadkowe, całkowicie rozebrany, rozkompletowany, po prostu tragedia, ale oczywiście można kupić po taniości, zrobić sobie samemu, cieszyć się autem, tak? A dwa problemy natury ministerialnej. To auto, tak samo jak gitar pan Honker, będzie cierpiało na tę samą przypadłość. Wszystko co kupimy 2006, 2007, jest możliwość po bataliach, jeżeli auto było wcześniej zarejestrowane na 9 osób, że po prostu dalej będzie zarejestrowane na 9 osób. Chyba że kupimy auto poenergetyczne, które jest zarejestrowane na 2 osoby. Jeżeli jest to auto zarejestrowane do 2007 roku, można pójść, byleby mieć jakieś faktury, że ktoś nam zdjął kratkę, tak, że siedzenia po prostu są fabryczne, a nie jakieś dokręcane, nie że ktoś sobie na środku paki dokręci od craftera dwa siedzenia i high life, tak, bo przecież Honker jest 9-osobowy, takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Można się pokusić o to, żeby powalczyć i faktycznie mieć, tak jak my to w grupie nazywamy, pełnowartościowego Honkera, 9 osób zarejestrowane, tak, ławki, kierunek boczny do jazdy, tak. Druga sprawa jest orurowanie. Orurowanie tak samo. Najczęściej będziemy widzieć Honkery 2000 z takimi oto rurami. Pokażemy Wam jeszcze faktyczną taką wersję wojskową, która była wysyłana, powiedzmy, z innymi rurami już gdzieś tam na misje pokojowe, tak? Które się dość różnią od siebie. Ale to jest taki standardowy Kangur od Honkera 2000. Bardzo ciężko jest go zamontować do tarpana Honkera, bo po prostu będziemy widzieli, że będzie nam lekko przysłaniać światła. I też 2006-2007, inaczej takie orurowanie jest po prostu nielegalne. Warto to sobie zapamiętać, żeby się nie wpakować w nie lada kłopot. I myślę, że jeżeli chodzi o to auto, to najlepiej o nim opowie jego właściciel, Piotrek. Cześć, jestem Piotrek, zostałem wywołany do tablicy przez kolegów. Co byś chciał wiedzieć o tym samochodzie? Wiesz co, koledzy mi już sporo o nim opowiedzieli, ale tak z twojego punktu takiego użytkowego. Jakie są główne zalety według ciebie tego samochodu? To ja może powiem troszeczkę w inny sposób. Opowiem troszeczkę o jego historii i jak stałem się jego posiadaczem. Na początku, jak planowałem zakup samochodu terenowego, wahałem się między Land Roverem Defenderem a Honkerem. Zostałem przekonany do Honkera i nie żałuję. Samochód pozyskałem od jednego z naszych kolegów. Pierwotnie samochód był użytkowany przez energetykę. Miał kolor niebieski i przez kolegę został odremontowany do takiej bazy, powiedzmy, fabrycznej. Ja w kolejności odkupiłem od kolegi i zacząłem dopieszczać samochód po swojemu z różnymi detalami, o których tam już w szczegółach nie będę opowiadał. Zalety samochodu: prostota w konstrukcji. Można samochód naprawić własnymi rękami, jeśli ma się odrobinę pojęcia o mechanice i elektryce. Wjedzie w każdy teren. A czy jakieś wady tego pojazdu dostrzegasz? Wady, niestety, jak każda konstrukcja, samochód ma swoje wady. Jedną z nich to jest niestety kiepska jakość wykonania niektórych elementów. Ale ta opinia jest już powszechnie znana. Kiepska jakość plastików, nie do końca spełniająca wymagania instalacja elektryczna. To na to trzeba zwrócić uwagę. Jeśli ktoś planuje kupić samochód, który jest absolutnie bezawaryjny,
to nie będzie to honker, ale jeśli ktoś ma smykałkę i zacięcie mechanika, amatora, to na pewno sobie z takim samochodem poradzi. No nic, bardzo Ci dziękuję. Ja również, dzięki. Czyli tak jak widzisz, to jest honker 2000, ale mamy dla Ciebie taki mały bonus, bo udało nam się pozyskać najnowszą wersję honkera, która była do tej pory produkowana, czyli ten nasz sławny honker 2000, który ma silnik ATCR-a. Jest to fabryczny, najmocniejszy silnik produkowany i montowany w tych autach. Jest produkcji również polskiej, Andorii. Czy ja dobrze widzę, że to jest Common Rail już? Tak, właśnie jest na Common Railu. Tutaj akurat ten silnik ustawiony jest na 115 koni, ale te honkery produkowane były też również w wersji 150-konnej. Wyszło też parę takich z fabryki. I tak naprawdę moment obrotowy, bodajże 260 Nm w tym aucie, sprawia, że w terenie jeździ się nim bezproblemowo, a na szosie można również uzyskać jakieś tam wysokie prędkości. Można nim jechać 150 na godzinę, aczkolwiek wiadomo, honker skonstruowany w latach 80. nie jest jakimś wzorem aerodynamiki. Jest to tak, my potocznie mówimy, kiosk na kołach, więc z takim silnikiem można sobie jechać 100 na godzinę i posłuchać radia, nie męczyć się. Tutaj też jeszcze jest inny reduktor niż w tym honkerze, który Ci pokazywaliśmy. Jest tutaj reduktor, skrzynia biegów i reduktor Kia. Jest od Kia Sorento. Są tutaj też sprzęgiełka, także jak chcemy jechać... takie same jak pokazywaliście takie mi same jak w tym tarpanie honkerze. Też przełączamy sobie napęd 4x4. Proszę bardzo, 4x4. Czyli tutaj jest odłączany napęd przedni. Tak, jest odłączany napęd przedni. Jest to niebywałym plusem. Ten samochód pali około 8,5 litra na 100 km. Także tak duży samochód, ciężki, a spalanie jest do przyjęcia. Ja bym tylko Ci jeszcze pokazał tak w ramach ciekawostki, jak wygląda sterowanie. Tutaj już nie widzę tej wajchy od reduktora. Żadnych dźwigni od reduktora, ale mamy tutaj taki przełącznik. Można sobie dołączyć przedni napęd i można sobie również dołączyć przedni napęd z reduktorem. Trzeba tylko pamiętać, że też nie należy z dołączonymi napędami jeździć po twardym, ponieważ nie ma mechanizmu różnicowego. Jedną z takich bardzo dużych plusów, jeżeli chodzi o naszego honkera, czy tarpana honkera, jest jego ładowność. Ludzie nie wyobrażają sobie, ile do takiego auta można załadować. Szczególnie jeżeli to auto jest używane po prostu w profesjonalny sposób. Którzy nagrywają jakieś przecudne filmiki o tych honkerach, mając do dyspozycji zdezelowanego honkera 30-letniego, w którym urywa się nadwozie, nie działa reduktor. No i potem mają te filmy piękną oglądalność i cały internet, że tak powiem, śmieje się z niego, bo to taki jest samochód. A jakbyśmy mieli Ci pokazać, jak te samochody jeżdżą jeszcze, to zobaczyłbyś, jak taki samochód zadbany i sprawny pokonuje teren i naprawdę może pokazać rogi tym wszystkim najlepszym terenówkom zachodnim. Ale co to jeszcze mówi? Mówimy o pojazdach w stoku, tak? Czyli ja nikogo nie będę przekonywał, że to auto to jest o wiele lepsze niż Glenda, Defender czy jakieś takie inne rzeczy, tak? Bo to są klasowo nierówne auta, ale jest to proste auto, naprawdę proste. Można się jego, przede wszystkim można się jego nauczyć. Jeżeli masz wytrwałość, żeby posiedzieć przy tym aucie i zobaczyć, jak ono faktycznie działa, to one tak jakby odwdzięczy Ci się, zabierze Cię w góry, zabierze Cię nad morzem, będziesz miał gdzie spać, będziesz mógł sobie kawę zrobić, tak, i spotkasz naprawdę tak przyjaznych ludzi. Ja jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem w innych autach, żebym jechał po ulicy, żeby mi ludzie machali albo takie inne rzeczy. To niestety, czy ktoś to lubi, czy nie lubi, to jest polska kultowa terenówka, tak?
to nie jest to auto, w które można topić, nie wiem, poklamki w błocie i później się dziwić, że się po tym nie przejechało. Trzeba sobie zdawać z ograniczeń sprzętowych, jakie po prostu mamy. Niestety Honker ma wrogów. To są wszyscy producenci części do Honkera. Każdy jest tak przyzwyczajony, żeby po prostu odwalić jakąś tanią fuszerę. Jak największy kicz, tak? Najważniejsze, żeby coś od żółka tutaj domontować, co nie pasuje, tak? Albo takie inne rzeczy. To auto na nim cierpi. I to cierpi strasznie, bo były takie przypadki, że kupowało się cały zestaw, nówki sztuki wały napędowe, tak? Te wały napędowe po 10 tysiącach kilometrów były do wyrzucenia. Dlatego nie będę nikogo namawiał, żeby sobie kupił Honkera, tak? Do tego auta trzeba mieć wytrwałość. Okej, one daje z siebie, jeżeli wyprowadzisz je na ludzi, tak? To one daje z siebie. Można się cieszyć każdym Honkerem. Mnie to jest obojętnie, czy to jest Honker z tego roku, tamtego roku. Jaki masz, takim jeździsz, ciesz się, jeżeli ci się podoba, możesz sobie jeździć wszędzie. I pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz jakichś informacji o Honkerze, że nie wiem, jeżeli widzisz nas, że jesteśmy gdzieś na jakimś zlocie, nie bój się, podejdź, powiedz cześć, jeżeli chcesz coś zobaczyć, napisz. Oczywiście, że tak. To jest tylko kwestia podejścia i powiedzenia cześć, jestem Wojtek i chcę czegoś nauczyć się o Honkerze. Dzięki wielkie. Nie ma za co.